Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dead Island. Razem z Anią będziemy przemierzać bezkresne pola w poszukiwaniu zombie i wykonywaniu zadań w postaci zbierania trzciny cukrowej. Ania posiada odpowiednie narzędzia, a ja będę stał nad tym z kijem. Ania, pasuje ci? Zejdź stamtąd. Oddajemy sobie to zadanie. Z zimną krwią, nie? Ulżyj cierpieniom. Ty nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie? Nie. Ty, ale mi to zadanie pokazuje zupełnie gdzie indziej. Mi też. Mimo, że jeszcze raz będziemy musieli iść. Jeszcze raz. A powiedz mi... Patrzę... Chwila... Patrzę, no nie mamy... nie zaliczyło nam tego zadania lepszy wróbel w garści. Zadanie poboczne ukończone, ja nie widzę tego. A mimo, że je robiliśmy. Ja mam. Kończono. Alkohol za... Lepszy wróbel w garści. A nie, mnie to... Myślałem, że to po kolei, jak się ten... Dobra, mam je zrobione. Wyzwanie ukończone, dusza towarzystwa. W każdym razie dzieje się tu coś strasznie dziwnego. Zabiliśmy jakąś wielką panią i dziecko, ale tak czy inaczej nic z tego nie wyszło. No i wychodzi na to, że musimy czyli lecieć. Tutaj musimy porozmawiać z Mukampę? Najpierw do opuszczonego domu, a potem porozmawiać z Mugambi. A, coś mi tu nie pasuje. Dobra, niemniej jednak ja będę zachwycony trzaskając zombie prosto w głowę, pach, tym kijem z kolcami. Zaznaczyłam inne zadanie. Znajdź zdjęcie, akurat to jest po drodze. Znajdź zdjęcie córki Jacka. Gdzie to masz? Jak się nazywa? Tak. Dobra, mam. Nie wiem, czy tak po drodze, bo tam wskazywał na prawo, a tu wskazuje na... Nieważne. Wskazuje na prosto. Let's open this up. Dobra, tym razem ty prowadzisz, bo ostatnio jak ja prowadziłem, to nam zadania nie zaliczył. Nie no, idź pierwszy. Jak mają cię bić, to lepiej ciebie niż to mnie. Poczekaj chwilę. Jak jesteś taka cwana, to ja sobie wezmę umiejętność zwracania uwagi. Chociaż, kurde... Jasny był ten zębnik. Ktoś mnie bił. Nie wziąłem tej umiejętności. Wziąłem tą umiejętność związaną z pieniędzmi.
Dobra, mam. 2 punkty umiejętności do rozdania. Co ty kopałaś? Chodzi na to, że musimy wejść tu do góry. Jesteś pewna, że wejdziesz do miejsca z kwarantanną? Ja bym się grubo zastanowił. Wiedziałem, że torba już opróżniona. Patrz, tu już śmierdzi. Schodzę. Ile ich tu jest? 2, 3, 4. Tylko ważę, bo tam jest ten wielki i... Ocuj się. No. To było troszeczkę głupie. Zginąłem. Rozumiem za 4-3. Strasznie zginęłam. Dobra. Następne podejście. Sama sobie rzuciłem granata. Myślałam, że przejdzie między... mnie ważne. Ale nie przeszło. Chyba mam jakieś tam... jedności. Pełno napalonych zombie. Trzeba naprawdę oszczędzać energię. Chodź stąd, bo utkniemy się na dobre. Odradza życie 20% na minutę, to i tak chyba będzie mało. Jak on tu skurczybyk wszedł? A, w mordę.
się nie dziwię, że tutaj dali kwarantannę. Zabiliśmy. Połowę. Chciałbym, żeby to była połowa. Nie chcę nic mówić, ale my tu utknęliśmy. Może chodźmy dalej. Może po prostu biegnijmy dalej. Biegnij, biegnij, biegnij. Coś, czekaj chwilę. Chyba trochę mu za mało zrobiłem. O kurwa. Boże. Idę do góry. Ja też. Tak, rzucaj cegłami. Zobacz, patrz, strzelam z góry i nie chcą za cholerę paść. Będę jedna. Zaraz tracę całą amunicję, jaką mam, i tyle będzie z tego. Ktoś mówił, że tutaj to jest proste. Czytałem na którymś forum. Ta gra jest za prosta. Ale ja nie mam fuli. A zostały mi ostatnie przyznały. A teraz patrz na to. Łapcie szmaty.
Dostał osiągnięcie rozpadzeniowe. No, i co wy na to? Powiem ci, że zebraliśmy chyba trochę za mało alkoholu, tak to byśmy się ukrywali tu u góry. Patrz, tu jest jakiś ten, namiot szpitalny. Wysuń się. Już, po nim. Dobra, idziemy. Pobijanki. 61 metrów. Nie wiem, że mogliśmy ominąć tą kwarantannę. Ale nie wiem, chyba tak. Tak? Chyba ta. Co? Byli ludzie? Chyba ta. Co masz? Siekierę uniwersalną. Bierzesz ją? Wzięłam. Coś tu jeszcze jest do zebrania. Dowód tożsamości. Jest pamiątka rodzinna. Dobra, to co mamy zdjęcie? Okej, jesteśmy... Tu moglibyśmy iść. Teraz po co? Po co tam zaznaczałaś? No tego... Wrób... Nie. Osiem metrów. Oh, for fuck's sake! Idziemy dalej, 93 metry. 70. To jest sprzedawca. Aha. On ma druzgoczący młotek. Bardzo fajny. Sprzedaj. Ja chciałam tutaj siekierę sprzedać. Sprzedam noże. Średnia apteczka, duża apteczka. Dalej się bijesz z zębiakami?
idzie dalej. Dobra, ja sobie będę hakował później. 35. W dobrym kierunku ja idę. Czemu mnie tutaj prowadzi? No bo to, żeby oddać zadanie. Aha. Dobra. Ekstra. Tutaj do tego hangaru z tymi ludźmi, co są w środku. A gdzie się wchodzi? Z tej strony. Aha. Hangaru. Zbieranie zamków jest potrzebne. Trzeba. O. No dobra, ja zagadam z nim. Dobrze, ja sobie w ten czas naprawię. Żmija. Przedmiot kolekcjonerski. Co to robi? Tasak, siekiera. Oleander razy dwa. Wakizashi? Katana. Fajne branie tu jeszcze można spotkać. Chciała gorące ostrze, ale nie mam akumulatora. Ty masz? Ja ci mówiłem, że mam. Nie chciałaś. A schowałeś to? Nie. Masz. Dam ci ten akumulator. No czekaj, na razie sprzedaję. Nawet nie mam co sprzedać. Mógłbym tak ulepszyć tą strzelbę? Chociaż... No daj mi to. I to wszystko? Tak. No, no, rób. Chcę to zobaczyć. Nie mam maczety jednak. Aha, ja muszę mieć maczetę. Mam coś innego. Ale żmiję mam. To sobie z... no. Trucizna? Zrobiłam sobie ten żmiję. Dobra. Dobrze, przegląd zadań. Zrobimy jeszcze jedno zadanko. No, tylko takie szybkie. Tu wszystko jest 230 metrów. I hope you didn't forget about me. Zadania. Nie pokazuje mi tego.
Ja też mam jakiś problem ze zadaniami. Tutaj niby mamy iść tu, ale to jest daleka droga. Wszystko jest 230. Wszystko jest powyżej 230 metrów. Trochę to zajmie, ale... To gdzie będziemy szli? Idziemy. Tylko, które zadanie? Nie wiem. Transformator i kabel. Jak będę musiał przejść tam przez strefę kwarantanny jeszcze raz, to walnę się tym młotkiem sam w głowę. Już nienawidzę tych zombie. No co ty nie powiesz, one są fajne, słodkie. O, widzę, że ciężka artyleria. Let's see what we got here. Pięknie, mogę zrobić wagę ciężką. Dostałem zacisk. Boże, czemu ja... Co za beznadziejne kropy? No, kropki są straszne. Idziesz? Idziesz. A wezmę ją. Się okaże, że trzeba będzie rzucić, to akurat będę miał siekierę. 140 metrów, o dziwo, droga. Nie będę zapeszał. Jest. Ty... Dobra, już użyłem. Chodziłaś po tych schodkach? Tak. Coś ty zrobiła? Urąbałem mu głowę! Jak fajnie! Czekaj. Kwipunek, towar, załóż. Tutaj. Tutaj... No, rzucaj. Odsuń się, bo płonące do ciebie idą. Wow. No co za... Wiesz, że idą płonące do ciebie. Idzie ten... Boże... Wow! On taranuje, uważaj! Skurczybyk głupi! On biega. On jest jak nosorożec. Ja
panie. Ale za taki grubas. No! 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 Wow. Przez twój prąd. Dziękuję. Stosowałoby naprawdę zainwestować w te apteczki. Dobra. Idziemy. A tam była skrzynka, otwarłaś ją? Bo ja jej nie ruszałem, bo zajęty byłem tym. No. Męcząca siekiera, jeżeli chcesz, mnie to tam nie ten. Biorę. Choćby później na sprzedaż. Metrów. Osuń się. Ładnie poleciał. Ale cię bzykło? Co to się stało? Pociął mnie. Taki głupi. Tam jest karabin chyba. Tak? Półautomatyczny, jeżeli chcesz. Oczywiście. 43... Tylko ja idę do tego automatu z tymi, z napojami, bo naprawdę mam mało życia. A tu jest gorąco. Ajaj. Siekiera nie robi takiego wrażenia jak obuch, ale coś przynajmniej jest. Always Coca-Cola. Tutaj. Gdzie? Tu. Tak? Stałaś przy tym. Co, masz ten kabel? Radio Gaga. Dobra, idziemy do tej bazy i tam skończymy odcinek. Nie wiem jak ty, ale ja biegnę na pałę. A gdzie mamy biec? No, z powrotem do tego gościa. Tak, a nie lepiej tu do Mahum 74 metry? Gdzie? Chodź. Ale my tu ostatnio zakończyliśmy i nie zaliczyło nam zadania. Ło! Czekaj, co zrobiłam. Nie wiem. Napiłam się alkoholu. Ekstra. Gdzie ty chciałaś iść? No do tego zadania tutaj, czekaj, jak to się nazywa.
opuszczony dom. Czemu nagle nam wzięło... Chwila, bo coś mi się tu... gdzieś się zaklinowałem. Wow, teraz... Ale to jest... Dobra. Biegniemy. Ania, ja mówię. Sorry. To są bandyci. Jacy? Ludzcy. Cholera, załatw mnie. Żartujesz. Nie mogę. Nie miałem energii. O, znowu ten taran tu jest. You fucking dead. Ty bijesz się z tymi ludźmi tu? Mam problem. Ja też. Czarek. Jeszcze jeden. Okej. Jeszcze jeden tam był. Uważaj. Musimy tam przejść. No idziesz. Schowałem się za słupem, na pewno mnie nie widzi. Zrobimy to samo, póki co tobie. No. Się pali. Znaczy palił się. Głupi, w drzewo się uderzył. Dobra, nie żyje. 1200. Idziemy. No. Nie, czy to dobry pomysł, żeby tędy iść? Kropki wskazują na co innego. Ja nie mam kropek, więc idzie, gdzie popadnie. To trzeba było mówić, że nie masz. Chodź za mną. Albo nie. To jest ten szanowny sprzedawca.
O. No, tutaj. Zadanie. Dobra, rozmawiam z nim. To rozmawiaj. Zamknę za sobą drzwi. Zamknij drzwi. Męcząca siekiera klinowa. No dobra, no. Dobrze, i w tym miejscu skończymy nasz odcinek. Nie wiem, ile on trwał. Nie sprawdziliśmy czasu. Także dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Na razie! Na razie!